zachowały i to było bezpośrednie wejście na Kurzakę. Powiedzmy, kiedy rozpoczęto bałaganizację kościoła, to ten kurs zlikwidowano, żeby otworzyć przestrzeń dla tego ustroju barokowego, ponieważ no, jakbyśmy weszli tutaj w średniowieczu, to ten kurs na panią to uważam nie było nic. Dalej, jak mówiłem, to miejsce było przeznaczone dla sióstr zakonnych. Ponadto tutaj pod kurs zakonnym było miejsce, gdzie przeszło już 8 dni różnych rzeczy, gdzie opowiem przy okazji. Oddziela prezbiterium od nawy kościoła i w ikonostasie są tak zwane królewskie wrota czy carskie wrota i kapłan wychodząc głosić kazanie stoi na takiej półkolistym podwyższeniu, które się nazywa ambona. Nam się katolikom kojarzy ambona właśnie z czymś takim albo współcześnie z takim pulpitem, który obecnie mamy, natomiast tam właśnie w ten sposób. Moi drodzy, natomiast nie tylko ze względu na ambonę tutaj żeśmy się zatrzymali, ale również chciałbym powiedzieć o Państwu rzeczy, której no, dzisiaj nie zobaczymy. Można było to tylko przez krótki czas widzieć. W lutym tego roku przy okazji remontu ogrzewania w Bazylice odkryliśmy nieznaną dotychczas kryptę w naszym kościele. I ta krypta znajduje się tu, gdzie stoją dzisiaj te krzesełka w tym przejściu między ławkami. Ławki były zdjęte, ze względu na tą inwestycję było 30 cm ziemi wybrane. No i ukazało się sklepienie krypty, o której dotychczas żeśmy nie wiedzieli. Ponadto do tej krypty odnaleźliśmy schodki, które udało się odkopać, zamurowane wejście, no i oczywiście podjęliśmy decyzję o otwarciu tej krypty. Moi drodzy, krypta o rozmiarach mniej więcej 2×2 metry, w śluby zakonne tej siostry, przez nią podpisane. Natomiast, moi drodzy, z ludzkich szczątków, które tam były pochowane, najprawdopodobniej 4 osób, zostały 4 kosteczki. Teren, na którym budowano bazylikę, jest terenem takiemu pozwalonym, że te 4 niewielkie kosteczki pozostały. Natomiast, co ciekawe, zachowały się do wysokości obecnego ołtarza posoborowego. Natomiast tu pod nami było zejście do krypty kościoła, do której my też zejdziemy, ale dzisiaj już innym zejściem, które powstało w